Dobry wieczór, z tej strony Kaleb Freeman, jest ze mną także Bart. Cześć wszystkim. Dziś wieczorem postanowiliśmy sobie trochę pograć w tryb rajdu, w starą, dobrą grę, starą, w Resident Evil Revelations. Niektórzy mówią stara, niektórzy mówią całkiem niezła, no wiesz, zależy. Stara nie znaczy, że jest zła. Pamiętaj, że z niektórymi grami jest jak z kobietami i winem, im starsze, tym lepsze. Coś w tym jest. Niektórzy biorą pod uwagę, że tak naprawdę Revelations miało miejsce, znaczy no, pojawiło się w momencie, kiedy wyszło na 3DS-a. No i to jest taka, powiedzmy, prawowita data premiery, nie? Więc to, że wyszło później na komputery osobiste, no to niektórzy tak traktują z przymrużeniem oka. No, ale nie ma to, tamto gramy na PC-cie. Nie będziemy dyskutować o premierach, tylko po prostu zagramy sobie w Raid Mode. A co? Dobra, słuchaj, to w takim razie ustaw jakiś stage. Trzeba strzelić kilka oze. Może jakieś huntery ubić. Dobra, zmienimy sobie Chrisa może na Lady Hank. Lady Hank. Bardzo ciekawa pomoc. Postać. A, specjalistka do Magnum. Zaraz zobaczymy, jak się sprawi w boju. Dobra, zrobię zakupy tylko, jeżeli chodzi o amunicję. Proszę bardzo, jaki ładny podgląd. Widzę, co zakupujesz. Tak. Get ready. Dobra, zaczynamy. A ustawiłeś stage? Czy... No, następny w kolejności. No dobra. Tutaj jest pierwszy, którego nie mamy na poziomie trudności trench. To jest akurat... można byłoby to nazwać, że to jest medium. Coś ten deseń powódź. No, gra jest zrobiona w ten sposób, że trzeba przejść ją najpierw na easy, potem na medium, potem właśnie na hardzie. Poziomy się adekwatnie nazywają czasem, trench i ostatnie to jest... Pomóż Bart? Otchłań, Abyss. A propos, patrz, właśnie biegnę na nas. Coś do mnie strzela. Jak tu widzicie, można spotkać wrogów i przeciwników z imionami, którzy są dużo twardsi. O, Kaleb Freeman. No właśnie, właśnie mówię, że tak trochę dygresję robię, próbuję zniszczyć drużynę. Zabić. Nie narzekaj, za ostrzelenie samego siebie dostajemy nagrodę. Tak. No chyba właśnie zabiłeś Oza imieniu Kaleb i dostaliśmy specjalną skrzynkę, w której będzie broń. Ale co dokładnie w tej skrzynce będzie, to otrzymamy informację po zakończeniu tego stage'u. Dobra, chyba idziemy do wody, tak sądzę. Nie wiem, tu jest też wyjście na górę, chyba czy jest uszkodzona ta drabinka? Nie, można iść dalej. No to daj, spróbujemy. Jest kolej, co strzela. Przez kanał wentylacyjny. Tak, z góry przepraszam za nieużywanie prawidłowych nazw przeciwników, ale no dawno nie grałem i tak troszkę przyrdzewiałem. Oj, nie dramatyzuj, to są po prostu oze, i koniec. No, jak się nurkowało? Uwaga. Dobra, rzucam granat. Okej, okay, jest stan, możemy płynąć dalej. Te potworki zawsze mnie irytowały. Ani ich zabić, ani wyminąć. Jesteś ze mną? Tak, tak jest, jestem tuż za tobą. Wspinam się. Tutaj chyba do kasyna dojdziemy, co nie? O, gwiazdka. Dodatkowe punkty. Chyba 300 punktów powinno z nią być. To doszliśmy do kasyna. Amunicja. Co tu jeszcze fajnego można wziąć? Drzwi zamknięte. W fontannie nie popływamy, niestety. Gdzie jest ta gwiazdka? No i tutaj w tunelu. Spróbuję ją odstrzelić. Nie. Nie sięgnę. Chyba znowu trzeba. Czy to mi się uda? Nie, znowu trzeba. Nie widzę jej nawet. No to zeskakuje. To znaczy się, że musimy się wrócić. Ale punkty, dobra rzecz. O, jest. Uwaga. 210. No i zacnie. Dobra, wracamy. Reload. No, przygotuj granaty.
Które to są? Czwórki, czy...? Pod wodą masz automatycznie ustawione. Dobra, wiem. No, dostał stanę. Opowiem ci, że w porównaniu do piątki, ostatnio odpaliliśmy, to bieganie, możliwość przeładowania lub strzelania to jest naprawdę zacna rzecz. Wiesz, to jest też to, co dużo osób uważa, że zabiło rezydenta, tak? Że to są zdania podzielone. Tutaj mógłbym z tobą... Mówię tutaj odnośnie szóstki, że to spowodowało, że gra przestała być tak survival horrorowa, a zaczęła być bardziej action game. No w szóstce wiadomo, jest więcej akcji, są elementy grozy i tak dalej, ale zobacz na tą część. Capcom przeniósł ją z 3DS-a na PZ-y. Klimat trzyma, nawet biorąc pod uwagę na to, że w pewnym momencie też jest więcej akcji niż survival horroru, ale narzekać nie można. Czy więcej akcji niż survival horroru, to bym, wiesz co, to troszeczkę jest takie... Delikwenta. Ciepłuszkiem grat. Tak, to jest takie troszeczkę, no nie wiem, jakby to powiedzieć. Próbowałem zagrać się najtrudniejszym w tę grę. I no niestety... Chciałem być robić lordką i w sensie pierwszym zrobię to ze startu. Pierwsza gra najtrudniejszym to poziom trudno i lecimy. Kurwa, jest gra tak na lud, że no ja nie miałem szans. No niestety na najwyższym poziomie trudności na Twali jest. O, udało ci się owo. Jeśli nie masz. Nie ukończyłeś gry chociaż raz, to nie masz sprzętu, nie masz tych części do broni. Jest naprawdę trudno. Już nawet nie mówię o amunicji czy apteczkach, czy roślinkach. Powiem, sytuacja wygląda tak, że spotkałem pierwszego wroga, tego najsłabszego. I standardowego oza. Wpakowałem w niego 3/4 całej swojej amunicji, którą miałem i zebrałem po drodze. Tak żeby nie skłamać, 8% może miałem headshotów i padł. No czułem się, no ekstra dumnie, zabiłem go. Idę za zakrętem, wychodzi mi dwóch naraz. No po prostu Mission Impossible już zabić. My się wracamy? Nie. Zdobyliśmy klucz. Poczekaj, bo się już zgubiłem. Czekaj, tu jest ten. Widziałem właśnie ten. Bo w drugą stronę. Muszę do ciebie podnosić. Tutaj wyszedłem gdzieś na górę. A myślałem, tak, że tu jest. Już do ciebie płynę. Bo w tą stronę się udałem. Ale za to zdobyłem klucz. Mam nadzieję, że się nie utopię. Tutaj ja już mam dostęp do powietrza. Okej. Dobra, to żeby nie marnować czasu, idę czyścić dalej. A czekaj, to jest kolejny skok do wody. Teraz tylko gdzie pytanie, gdzie ja wskoczę. Jakby się rozdzieliliśmy. Może to być całkiem niemądre. To jesteś jeszcze za ścianą. To drugim przejściem spróbujemy płynąć. Tutaj No już nawet nie pamiętam za bardzo, jak to dalej szło. O, tutaj chyba powietrze masz? No można zapomnieć. O, zapas tlen. Widzę, że będę musiał czułość myszki sobie troszeczkę zwiększyć. Dobra, no, tylko mam. Nie przestać, bo będzie ci celownik strasznie latał. Tata, no wiesz, dawno nie grałem w tą grę ustawienia... Czekaj, znowu jesteśmy w tym dużym pomieszczeniu. To do góry chyba? Nie, no właśnie tam nic nie było. Tam właśnie wpłynęłem naokoło, tak. Możliwe, że teraz tutaj któreś z drzwi tych na dole będą otwarte. Faktycznie nic nie ma, są same wentylatory. Więc musimy w takim razie się udać. Tutaj jestem teraz koło sejfu. Widzę. Tu jest coś u góry, ale to jest chyba tylko powietrze. Tak? To jest tylko powietrze. Dobra, płyniemy dalej. Dobra, rzucę granat, bo zaraz nas zjedzą. Okej, poszło. Do góry. Czekaj, ja wypływam przez drzwi, bo mnie goni jeden sierściuch. Okej.
z deszczu pod rynnę wpłynęliśmy z powrotem, tamto pomieszczenie. Już powoli zaczynam kojarzyć lokacje. Dobra, z powrotem trochę tlenu. Nabrać. Tutaj Bart chyba do mnie się płynie, wiesz? Już do ciebie dołączam. Płynę, płynę, dzielnie płynę. Ta, są drzwi z kluczem. Coś tam jest ciekawego? Są drzwi z kluczem, właśnie przepłynąłem. Uważaj, to w pomieszczeniu jest tych dwóch pływających. Okej, okay, i tutaj do góry, biegiem. Udało się. To jest drabinka. A, już kojarzę, o co chodziło. Tu będzie trochę zabawy. Delikatnie loading. Gra no. Się lubi w tym momencie przecinać. Tam. Niestety pozostałości po konsolce. Bijemy rybę, czy idziemy od razu? Czekaj, tu coś... Aha. Trzeba zeksplorować. Powinna być ryba. A za rybę jest walizka. A w walizce łakocie i witaminy. Coś ten deseń. Ale ta ryba nie wygląda jak łakocie i witamina. No. No ale widzisz, zostawiła walizeczkę z łakociami i witaminami. Dostaliśmy części do broni. Tu wszystko, żadnych dokumentów nie ma. Lecimy dalej. Wyciągnę ciężkie nad saną. A, chyba kojarzę, to każdy idzie swoją drogą i każdy walczy z tym, z dużym mobem, tak? O, tak. Dobra, moja jest lewa. No to czekaj, magnum wyciągnę. O lol, jestem sam. Ja też. Dobra, co? Może te granaty mi poczęstujemy? Właśnie umieram. No nie żartuj. Spróbuj go granatem poczęstować. Nie, zapomniałem, że mam magnum, które ma tylko dwa strzały, wiesz? To niedobrze. Jak coś, to granatu używaj. Ja już do ciebie idę. Już ja swojego zabiłem. Biegnął, trzymaj się, Kaleb. Ale ma spluwę. Możesz ty. Wiesz, Joker style, co nie? Taki kalibr i taka mała moc. No, coś... Pasklinat. Ci przeciwnicy są bardzo irytujący. Bardzo irytujący na ten... Uważaj, strzelający jest po lewej stronie wrogu. Au. Dobra. Para użyć roślinkę. Headshot. Następny. No jak widzisz, moje magnum robi małą rozwałkę. No. Wstrętny potworze, umieraj. Ale... w tej grze można było dodżować, co nie? Tak, ale to trzeba było wyczuć. Olol. Spacją bodajże, tak? Spacją miałeś obrót. Musisz wyczuć moment i użyć lewy przycisk myszki, albo po prostu strefami się poruszać. Ciężko mi teraz powiedzieć, no w każdym razie system uników był dość dziwny w wersji PC-towej. No 3DS-a też w sumie miałem problem, ała. Dwóch, trzech? Więcej was nie było? Czy jakiś sprzęt lepszy muszę wziąć? Skubańca. Granada poszła! Elegancką granatę zrobił robotę. O lol!
Coś z tyłu mnie trafiło? Nie też. Tak, kolejni są. Tego innego załad, bo nas obejdą. No już prawie na wykończeniu są. Uważaj, z tyłu są. No i twardszy boss został. No kurczę. Ojej. Dobra, ta podka już leży. O, roślinka. No i nam przerwali naszą debatę. Skubańcy. No, twardzi byli. To czego dostałeś? No znowu mnie lekko poturbował delikwent. Kurczę, strasznie twardy jest ten przeciwnik. Już nawet zapomniałem, tam, że taki problem z nim był. No patrz, zaraz się przekręcę normalnie po legal. Kaleb, ratuj! Pomocy! Dobra, przyznaję się, z większą chwilę nie grałem w tą część Residenta. No i teraz tego jest efekt. Ale Kaleb dzielnie walczy. Szkoda, że to nie tradycyjne powolne zombiaki. Jest, udało się. Kaleb, przeżyliśmy. Słabo, ale jednak. Jak sądzisz, będzie S+? No bo na pewno będzie S+. Już, oj, coś mi się nie wydaje. Spoko, Lady Hank. That was scary. Proszę was. B? Co? Wiesz, także nie tak najgorzej, co nie? Tylko S-ka przed nami została. Co my tu dostaliśmy? G36, level 27. No, jest no właśnie widzę, że parę ten... Ja widzę, ten governmenta dostałem. Na mój poziom to już jest dość słaba, bo co tu? Muszę powiedzieć, bardzo, bardzo ładny ten. Zatrzymaliśmy celność, oboje powyżej 90%. Ano, faktycznie. No, ładnie, ładnie. Ja to przyzwoicie. Nie źle. Dobra, trzeba uzupełnić zapasy w sklepie. Tak, kupię amunicję i można zacząć następną misję. O, stage 15, Zenobia. Wbrew pozorom ten cały system uzupełnienia zapasów, tam nabywania broni i tak dalej może być skomplikowany, ale wbrew pozorom wystarczy chwilę pograć w raid mode i każdy jest w stanie szybko ogarnąć temat. Tak, jest taki... Powiem ci, że nadaje takiego drugiego dna grze. Bardzo przyjemne jest nawet po prostu powtarzanie misji, aby właśnie wylewelować sobie, zdobyć dodatkowe punkty na bronie, zdobyć dodatkowe rangi. To swoją drogą, ale w odniesieniu na przykład do wersji na 3DS-a, wersja PC-towa jest zdecydowanie trudniejsza. Dlaczego? Ponieważ dorzucili nowe bonusy, większa ilość przeciwników, no i ci przeciwnicy no, robią robotę. Powiedzmy, jeśli byśmy chcieli sobie zrobić wszystkie achievementy, czy pucharki na konsoli, no to zgrany team to podstawa. Oczywiście mam tu na myśli osoby, które by lubią calakować gry. Bo czemu nie, nie? Jesteś gotów? Sekundkę, spróbuję zmienić swoją postać. Zobaczę, czy mam jakąś postać pod Magnum. No niestety... Chris... Całkiem fajna postać, ale... Bardzo długo ładuje moje Magnum. Dobra, weźmy w takim razie... Jill? A zagram Jill. Którą masz, Jill? Pierwszą czy drugą? Drugą. Dobra, to ja wezmę pierwszą. Żeby nie były dwie takie same postacie.
Chociaż będą takie same, tylko że w innych skinach, ale zawsze to jakaś różnica ma. No zaraz się okaże, to, co wziąłem dokładnie, już się sam zamieszałem, ale nieważne, gramy. Startuj, lecimy. Poszło. Muszę powiedzieć, że muzyka bardzo dużo w tej grze robi. Jest bardzo przyjazna. Znaczy przyjazna dla ucha, bynajmniej dla mnie jako starego fana Residenta. No powiem ci, że to, jeśli chodzi o ścieżkę dźwiękową, to... Gdzie tu się biegło? Czy jeden na dół, jeden na górze, czy jak to było teraz? No, żebym ci nie powiedział, tu było kilka opcji. Tak, żeby się nie okazało, że na basen trzeba teraz iść. Bo nie pamiętam. Tutaj są nad kasynem, do, w kafeterii otwarte drzwi. No też biegnę. No to powiem ci bardzo, ja się już boję. Biorąc pod uwagę, jeżeli my tam spotkamy naszego Mayday, to będzie bardzo niewesoło. Ten boss jest generalnie, z tego co ja pamiętam, był tak twardy, że jak przechodziłem normalnie grę, to władowałem w niego praktycznie wszystko, co mogłem. No wyżej zbijemy, tak? Mówi się trudno. A nie, to jest jedna, ale jesteśmy w tym... w dużej jadalni. Kurczę, autentycznie nie pamiętam już tych map. Dobra, został jeden dokument. Może go snajperką potraktuję? Ja kopa mu sprzedam. Jak zdążysz. Byłem pecz. Nie zdążę. Na górze są. Już ściągam snajperka i... headshot. Baw się headshotami, ja nożem będę dobijał, żeby nie marnować amunicji. Uważaj, uważaj, obchodzą cię. Już wyciągnął ciężki sprzęt w postaci Maluma. No i nie trafiłem w głowę. Co prawda sterowanie z tyłu myszką i klawiaturą jest wygodniejsze, ale jako odwieczny konsolowiec bardziej preferuję jednak pada. Wygodnie mi się gra. Kurczę, skubany jest tak twardy, że ciężko go odstrzelić. Po prawej stronie ja biegnę. O, to ty, naprawdę? I to na wysokim levelu. Taleb, jak mogłeś mnie zostawić? Przyłączyłeś się do OZE? Ale jeszcze by kolega. To już drugi raz. No jak widzicie, Kaleb chce koniecznie zjeść moją postać. No teraz upatrzyłem sam siebie. Słuchaj, to jest dla odmiany, tak? A ty co, kolego? Patrz, biegnie. Jeśli chodzi ogólnie o przeciwników, to przy pierwszym podejściu klimacik był fajny, oczywiście. Tajemnica i tak dalej. No i powiedzmy, tych potworków można było się bać. No ja powiem ci tak, bez żeby nie zaspoilerować tej osobom, które nie zagrał, bo naprawdę polecam ten tytuł, żeby spróbowały zagrać. No miałem... Nie, obowiązkowo trzeba zagrać. Tak. Każdy fan... Możecie tak. Też, tak, wybrzeć ci przerwę. Nie pamiętam dokładnie, jaką ocenę wystawiłem tej części, ale na pewno była wysoka. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie też recenzję znaleźć w naszym serwisie. Przepraszam bardzo, ci przyjąłem. Tutaj masz amunicję w pokoju. Okej, przyda się na pewno. Widzę, że na dole możemy iść dołem lub górą. Teraz pytanie, którędy idziemy? Nie wiem, górą? Pójdziemy górą. Tam albo mi się kojarzy, że można było potem zeskoczyć, albo się potem wrócimy, żeby dobić resztę mobów i spróbować zdobyć medal za zabicie wszystkich. O kurtka, powiem ci, że wpadłem tutaj w niezłe tarapaty, bo to jakiś Frank się na nas szaje, który jest tankiem. Staram się im strzelać w ręce. Aj! Nie trzeba, Magnum robi robotę. Wszystko.
wszystko byłoby pięknie i ładnie, gdyby nie jeden ból. Otóż, jeśli chcielibyście zagrać w Raid Mode solo na Steamie, próbuję wyszukać gracza, no to niestety, ale w 90% raczej nie doczekacie się na partnera randomowego, ponieważ mało kto ma ochotę w to grać. No niestety, to jest gra dla koneserów, jakbym to nazwał. Można spotkać dużo fajnych graczy, ale raczej można spotkać fajnych graczy, ale naprawdę trzeba je szukać jak, no, jak ze świecą. No niestety, no, wrzucamy otwartą grę wyszukiwanie i czekamy. A nóż i widelec się ktoś nasuje. No chyba, że dołączymy do grupy fanowskiej i wrzucimy info, to wtedy na pewno ktoś z nami chętnie zagra. Ale raczej nie powinno być problemu. Jeszcze lepiej jest, gdy mamy komunikację, tak jak my. Właśnie sobie siedzimy, gramy, dyskutujemy na TS-ie. Bardzo fajna sprawa. A czasami grając z losowym graczem ciężko się połapać, o co mu chodzi. Tutaj z tego co pamiętam, to się lubiło bugować chyba. O tak, i to bardzo. Może lepiej... Dobra, ja spróbuję, zaryzykuję. Nie podchodź. Tak. Zamknąłeś? Okay, dobrze. Tak. Tu jest, w tym miejscu jest pewien drobny bug. Jak widzicie, Kaleb otworzył tą skrytkę. Jakbym podszedł do tej skrytki... Gdybym stanął tutaj, to zablokowałoby mnie otwarte drzwiczki i już nie mógłbym... Tak, i by się nie zaknęły. Tylko, tak. Widziałby tylko otwartą skrytkę. I musiałbym zawalczyć do końca mapy. A to raczej kiepski pomysł. Rana to poszła. Fakt faktem, to nie Battlefield, no ale... Au. Ależ mi przywalił. Czasami te potwory są wprost irytujące. A propos? Uważaj, Kaleb, bo cię widzę, tam zjerałem. Jak widzicie, my sobie tutaj strzelamy, walczymy z potworkami, próbujemy ich ubić, ale uwierzcie nam, to jest dopiero przedsmak. Ta walka z bossem, to jest dopiero imprezka. Pamiętasz, Kaleb, ile walczyliśmy z ostatnim bossem? W ostatnim stage'u? Nie wiem, chyba z 20 minut. A ile było podejść? Bo ktoś kojarzy, że nie mogliśmy go pokonać. Tak, był bardzo ciężki. Dużo podejść zrobiliśmy. Tutaj w lewo będzie na pewno tylko ten eksploracyjna lokacja. Co pamiętam? Tutaj to jest kibelek. A w kibelku powinno być ziółko. W każdym dobrym kibelku jest ziółko. No niestety to nie jest dobry kibelek i chyba nie ma ziółka. No patrz, zabrały nam ziółko. A to jest z tych potworów. Dobra, amunicja na full. Teraz pytanie, czy idziemy tędy, czy wracamy i dół czyścimy? No, nie ma co kombinować. I tak w sumie nie pamiętam dokładnie. No dobra. Wszystkich pomieszczeń, jak to trzeba odwiedzić. Poza tym tu była odpowiednia kombinacja, że... Żeby wszystko odwiedzić. Tak, jak pójdziemy złą drogą, to nie odblokujemy wszystkich drzwi, ponieważ zabraknie nam klucz. No ten kibelek też nie jest najlepszy. No, nie ma roślinki. Nie, nic. Puste pomieszczenie. No i ktoś telewizor zostawi włączony, może go włączymy? No patrz. No je, kuloodporny telewizor. Też właśnie próbowałem strzelić kulę w niego. Kapką się nie postaram. No wiesz, jak wiadomo, ta gra oryginalnie, tak jak wspominaliśmy, wyszła na 3DS-a. No niestety to jest mały handheld, więc konsolka ma sporo ograniczenia. A to swoją drogą. Ale muszę przyznać, że w 3D prezentuje się bardzo ładnie. Znaczy wiesz co, powiem ci, że stosunkowo dobrą robotę zrobili na PC-cie, jeżeli chodzi o tekstury. Nawet śmiem stwierdzić, że ta gra czasami lepiej mi się na nią patrzy niż na Residenta 6. Jeśli chodzi, powiem ci tak, no tutaj się z tobą zgodzę, ponieważ już
jeśli chodzi o tą niby latającą kamerę, to nie jest tak źle jak w szóstce, w trakcie sprintu. No w trakcie sprintu to kamera lata to o mniej więcej tak jak teraz próbuję pokazać graczom i tak się po prostu biegnie. A jeżeli się ustawi troszeczkę mniejszą czułość, to po prostu no odwrócenie się to są, nie wiem, trzy dobre ruchy po całym biurku. Będziecie mieli okazję zobaczyć jak to wygląda w szóstce, ponieważ planujemy też pograć troszeczkę w Mercenaries i w Mercenaries na Mercy z modem Left 4 Dead, gdzie występuje ilość hurtowa zombiaków i bohaterowie z Left 4 Dead 2. I uwierzcie nam, będzie się działo. Ostatnio próbowaliśmy pograć sobie w ten tryb w szóstce w Rezydencie, ale niestety nasze trzy podejścia zakończyły się zgonem. Nie daliśmy rady przerobić takiej hordy zombiaków. Dobra, amunicja na full, gwiazdki nie ma. Wiesz Bart, pamiętaj też, że no dawno nie graliśmy, tak? Mieliśmy troszeczkę przerwy. No to prawda, chociaż sterowanie powiem ci szczerze, że już mniej więcej ogarnąłem. Jak to mówią, nauka nie idzie w las. Podobnie. Teraz, ale teraz tak... To jest najbrzydszy na świecie. Ja ci powiem, że to lustereczko nam powie chyba, że będziemy musieli się wracać kawał drogi. Pójdziemy do windy. Gdzieś to była winda, tylko nie pamiętam gdzie. Tu są drzwi. No i masz i nie mamy klucza. Już? Pokończyły się klucze? Tak. O kurczę, niedobrze. No właśnie mówisz, dlatego pewnie musimy wracać. Jest winda, na wprost. Moment. To co, no mostek. Mhm. No, z tego co pamiętam, winda prowadziła do... A właśnie, bo to na mostek jeszcze mogliśmy podjechać. Winda była miała trzy poziomy. Na mostek może jakiś potworek wyskoczy. O! Dzień dobry. Gdy ty te kontroli? No, chciał mnie złapać znienacka. On jest ty Hunter. Ma bilecików. Jakieś dobre rzeczy w szafkach. Magnum. Ja tam tylko do handguna znalazłem. No, to jest załogi ziół kopali. To użyjemy w celach leczniczych. Miksujemy. Dobra, puste szafki. Sprzęt zabrany. Może. Może jakiegoś potwora widziałem. Ale biegną. Dwóch z tyłu mam. Tej na dół do drugiej windy, co nie? Się biegło? Tak. Zwiedzamy? Tak, potrzebujemy kluczy. Uwaga. Uwaga, poprawię coś jest. Headshot. Popaj też. Był. Dobry headshot nie jest zły. Może byś wiedział. Coś tu biega? Coś słyszę, że... Powiem ci, że przy jego końcówce życia ten strzał z Magnum to był ładny overkill. Kurczę, nie widzę klucza. Też nie. Jest dostęp do drugiej windy. Teraz mógłbym kolegę bardzo strollować, samemu pojechać, musiałby czekać. Sam byś walczył z tymi potworkami. Dek mówię. Czy na promenadę? Na dek. Założę się, żebyśmy pojechali na promenadę na dół. To by nas zjadły. Szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że mi się amunicja w Magnum kończy, zostało 10 naboi.
No ja mam jeszcze 60 sztuk, tak samo 60 sztuk mam do handguna, prawie pełną amunicję do karabinu maszynowego. O, jeden klucz do przodu. Na zewnątrz coś będzie? Ta. Antary. Czy przydałby się szablon? Wbrew pozorom, huntery w tej części też są wytrzymałe i mogą narobić sporo kłopotów. Tu będzie gdzieś gwiazdka? Chyba na którymś... Zostajesz. Au. Uważaj, granat. Skubane, ale co nie. Boże, że głowę nie ścina. Jak to było w jednym z dowcipnych obrazków z Residenta Remake'a? Chris, przybij piątkę! I Chris z rażenia stracił głowę. Chociaż nie ukrywam, w Remake'a ja bym zagrał. Wiem, co czujesz, Bart. Patrz, skończyliśmy z jednym kluczem. Dobra, kończymy mapkę. Kończymy, czyli wniosek jest jeden, źle rozegraliśmy tą mapę. Znaczy, na dole dużo rzeczy zostawiliśmy. ...2187 punktów doświadczenia. Jakiś... jakaś rzadka część do broni. Zostawimy sobie. Dejś czwórka. 15 tysięcy battle pointów, pewnie tyle będę musiał zapłacić za kupienie teraz amunicji. No, przypuszczam, że troszeczkę więcej. Chociaż nie, może być mniej, bo dużo granatów nie używaliśmy. Ja dużo, powiem ci, że dużo z handguna walczyłem. Tak, z ciekawości zobaczymy. 3 tysiące do wykupienia. O. Ja 4, także 11 tysięcy do przodu wyszło mi. No to niezły wynik. Mhm. Dobra, to w takim razie co, no. Zagraliśmy sobie dwie mapki. Mhm. Pewnie zagramy więcej mapek, niewykluczone. Spróbujemy stawić to wyzwanie w grze, albo gra nam, zobaczymy kto komu. Jaki będzie efekt końcowy. I co? Co ja mogę powiedzieć od siebie, jakbyście mieli ochotę zobaczyć jakiegoś gameplaya z innego rezydenta, proszę zostawić informacje w komentarzach. Jeśli śmiało, ewentualnie jakieś pytania czy coś, zapraszamy też na naszego TeamSpeak'a. Namiary naszego TeamSpeak'a możecie znaleźć w naszym serwisie Gildii Gier Komputerowych. No i co? To z naszej strony to wszystko. Prawdopodobnie nagramy kolejny jakiś materiał. Przygotujemy się, coś zaprezentujemy. No i co? Dzięki za uwagę i do następnego. Ja też bardzo dziękuję. No, cześć. Cześć.